Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić zasilacz warsztatowy z zasilacza ATX. Zapraszam! Na początku musimy wybrać zasilacz, którego parametry spełniają nasze oczekiwania. Zasilacz, którego użyłem, ma 350 W, a maksymalny prąd, który może zapewnić na linii 12 V, to 18 A. Sprawdzicie te dane na naklejce, która powinna znajdować się na zasilaczu. Oprócz zasilacza będziemy potrzebować 4 rezystorów, 2 o rezystancji 20 ohmów i mocy przynajmniej 5 W oraz 2 około 470 ohmów, 2 diod LED, przełącznika, kilku złączoczkowych, złącza laboratoryjne oraz koszulki termokurczliwe. Zaczniemy od rozkręcenia zasilacza, co pozwoli nam wybrać odpowiednie miejsce na umieszczenie złącz. W większości zasilaczy dobrym miejscem na umieszczenie złącz jest ta ściana. Jak widzicie, mój zasilacz ma dość nietypową budowę, ponieważ posiada 2 wentylatory. W moim przypadku jedynym sensownym miejscem jest ten pasek, ponieważ za nim jest trochę wolnego miejsca, w którym zmieszczą się złącza i przewody. Skoro obudowę mam już zdjętą, to możemy porozcinać opaski i rozdzielać przewody. W międzyczasie warto też odłączyć znajdujący się na obudowie dławik, żeby nie przeszkadzał. Teraz możemy podcinać przewody. Powinny być na tyle długie, żeby bez problemu sięgnęły do gniazd. Jak widzicie, przewód brązowy jest zwarty z przewodem pomarańczowym, dlatego później zewrzemy je ponownie, żeby zasilacz pracował w takich samych warunkach. Na czas wykonywania otworów złożyłem zasilacz ponownie. Nie jest to najlepsze wyjście, ponieważ łatwo można coś uszkodzić, ale nie miałem innej możliwości. Na obudowie w równych odstępach zaznaczyłem miejsca na złącza, przełączniki i diody. Przed wierceniem napunktowałem je, aby wiertło się nie ślizgało. Obudowa jest dość twarda, więc dobrze jest najpierw wykonać mniejsze otwory, a potem odpowiednio je powiększyć. Linie nie będą już potrzebne, więc możemy je wytrzeć. Po powiększeniu otworów możemy ponownie rozkręcić zasilacz. Jeżeli też wierciliście otwory na złożonym zasilaczu, to nie zapomnijcie wysypać z niego opiłków, ponieważ mogłyby one spowodować zwarcie. Złącza, których użyłem, to złącza izolowane, a to znaczy, że nie spowodują zwarcia z obudową. Jeżeli używacie innych, to będziecie musieli odizolować je od obudowy. Teraz umieszczamy je w otworach i przekręcamy. Tak samo postępujemy z przełącznikiem. Dłuższa nóżka diody to anoda, czyli plus. Skrócimy ją i przylutujemy do niej rezystor 470 ohmów. Tak samo postępujemy z drugą diodą, a następnie umieszczamy je w obudowie. W międzyczasie zdjąłem izolację z przewodu, które będziemy wykorzystywać. Przewody żółte, pomarańczowe, czerwone oraz czarne połączyłem w wiązki po 4 przewody. Dzięki temu będą się mniej nagrzewać, gdy znacznie obciążymy zasilacz. Jeżeli będziecie potrzebować innych napięć, np. minus 12 V, to w opisie znajdziecie schemat opisujący wszystkie przewody w zasilaczu. Na każdą wiązkę zakładamy koszulkę termokurczliwą, a następnie zaciskamy na nich złącza oczkowe. Warto je przylutować, żeby lepiej się trzymały. Teraz możemy nasunąć koszulki w odpowiednie miejsce i podgrzać je, aby się zacisnęły. Powinno to wyglądać tak jak na filmie. Resztę czarnych przewodów oprócz 2, które będą nam potem potrzebne, zabezpieczyłem większą koszulką. Teraz z rezystorów 20-ohmowych zrobimy sztuczne obciążenie na linii 5 V. Pozwoli to uzyskać pełną moc na linii 12 V. W tym celu łączymy je równolegle w sposób pokazany na filmie. Połączone rezystory musimy wlutować między czerwony a czarny przewód. Tutaj też warto użyć koszulek termokurczliwych, więc nie zapomnijcie założyć ich na przewody przed ich przylutowaniem. Rezystory będą się nagrzewać podczas pracy zasilacza, więc warto umieścić je w okolicach wentylatora.
W moim przypadku wciśnięcie przewodów pomiędzy żeberka radiatora wystarczyło, aby obciążenie dobrze się trzymało. Musiałem je trochę rozgiąć, aby nie przeciąć izolacji przewodów, ponieważ ich krawędzie są dość ostre. Przewód pomarańczowy łączymy z brązowym, ponieważ pierwotnie były połączone. Pozostałe przewody zabezpieczamy, aby nigdzie nie zrobiło się zwarcie. Równie dobrze możecie je wylutować, ale ja postanowiłem je zostawić na wypadek, gdyby kiedyś potrzebne mi były inne napięcia. Katodę obu diod oraz jedno złącze przełącznika łączymy ze sobą. Anodę czerwonej diody łączymy przez rezystor z przewodem fioletowym. Drugie złącze przełącznika łączymy z przewodem zielonym. A anodę zielonej diody także przez rezystor z przewodem czerwonym. Na koniec z połączonymi wcześniej katodami łączymy jeden z czarnych przewodów. Całość warto by było jakoś zabezpieczyć. Moim zdaniem najłatwiej to zrobić klejem na gorąco. Następnie do gniazd przykręcamy odpowiednie wiązki przewodów. Całość powinna wyglądać mniej więcej tak. Nie zapomnijcie podłączyć z powrotem dławika, który odłączyliśmy na początku. Nieużywane przewody, jak i przewody od złącz, musimy odpowiednio ułożyć, aby całość zamknęła się bez problemu. Na koniec warto podpisać złącza, a pod spodem zasilacza przykleić podkładki. W ten sposób nasz zasilacz jest gotowy. Po podłączeniu go do zasilania i włączeniu głównego przełącznika powinna zaświecić się dioda czerwona. Napięcie na złączach pojawi się dopiero po włączeniu drugiego przełącznika. Jeżeli zrobicie zwarcie, to zasilacz wyłączy się, a dioda zielona zgaśnie. Wtedy wystarczy zrestartować zasilacz przełącznikiem. To tyle w tym filmie, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się przydał i zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie. Cześć!